Dzień dobry, witam Was kochani w kolejnym vlogu na moim kanale. Jakoś tak się rozbuchałam ostatnio i te vlogi się pojawiają systematycznie. Ja jestem tutaj. Właśnie wróciliśmy ze sklepu takiego lokalnego, można powiedzieć. Byliśmy po kapusty. Kapusty oczywiście, to wszystko jest do zdarcia, te początkowe liście, także się nie stresujemy. Nie było ładniejszych niestety, więc wzięłam trzy takie średniawki. Będę z nich robić młodą kapustę inaczej i stwierdziłam, że napiszę Wam pod spodem przepis i co nieco Wam pokażę. Naprawdę bardzo fajna opcja, bardzo prosty przepis, bardzo smaczny. Będziemy potrzebować jedynie z takich główniejszych, jeżeli mogę tak powiedzieć, składników: kapustę, mięso mielone, pomidory takie w puszce, koncentrat, przecier pomidorowy, no i cebulę, czosnek, to wiadomo, tak do podsmażenia też z mięsem można. Cichoniuńku, zaraz pokażę Twoją dziwną konstrukcję, ale daj mamie powiedzieć. Będzie dużo przypraw, wszystko będziecie mieć dokładnie w opisie. Będą to przyprawy, które macie na pewno w domu, bo naprawdę to jest prosty przepis i w domu tak naprawdę możecie mieć wszystko, a kapustę jedynie tak kupić na świeżo i tyle. To nie jest jakiś taki, jakieś cudawianki. Zobaczycie zresztą sami. Przyniosłam sobie już taką szatkownicę ręczną od Agi. Będę zaraz obierać kapustę z tych liści, szatkować ją drobno, pokażę Wam jak, zalewać wodą i zagotuję ją na kilkanaście minut. Później odcedzę i będę robić w tym czasie również mięsko. Także zobaczycie zaraz, robi się jakby w jednym czasie. Myślę, że tak z półtorej godziny kapusta jest gotowa, już ze sprzątaniem, z szykowaniem i ze wszystkim. Jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście zachęcam Was do oglądania. Łapka w górę. Oczywiście udostępnijcie ten film, jeżeli Wam się spodobał. Jeżeli chcecie komuś polecić ten przepis. No i co? Zapraszam Was do oglądania. Najgorsza część już za mną, bo już kapusta jest poszatkowana i teraz jakby zaparza się. Wiecie, ona się zagotuje, zmniejszy swoją objętość o połowę. Poleży tak w tej mrzonku na najmniejszym ogniu z 20 minut i ją odcedzam. I później będę wszystko razem mieszać z mięsem, z pomidorami, z przyprawami i tak naprawdę będzie koniec, więc najgorsza część jest za mną. Tym razem, bo robię już któryś raz w roku tą kapustę i powiem Wam, że poszalałam totalnie z tą ilością. Na dwa garnki to jeszcze nie robiłam, ale to nic. Jej tak zawsze rozdaję trochę tacie, bo lubi, babci, no i tym razem najwyżej zamrożę mój mąż. Je ją, póki jest. Tak naprawdę 5 dni, póki ta kapusta jest, to on to je. Naprawdę, mówi, że to jest, no, coś pysznego. Dlatego to mu się jeszcze nie znudziło. I kluski leniwe też, które robię z bardzo prostego przepisu, również chłopaki moje mogą mieć non-stop. Jak chcecie przepis na kluski leniwe, pokazać Wam, jak ja to robię, to dajcie znać, to też nagram przy okazji kolejnych klusków. Także niech się to zagotuje, muszę trochę przypilnować, żeby mi nie wykipiało, bo raz już tak się zdarzyło i to było masiakla, jak to Maksio mówi. Wszystko capiło kapustą. A też się chcę uwinąć, bo jest godzina 9:57, zanim się zrobi tak totalnie gorąco, chcę już mieć to ugotowane. Także pierwszy krok, poszatkowanie i takie zaparzenie tej kapusty już w trakcie. Mięso tu się smażyło, ale zdjęłam z palnika, żeby tutaj tę kapustę skończyć. No i później pokażę Wam po prostu resztę. O. Zobaczcie, ona się już kurczy. Zagotowuje. Chwilę tak sobie postoi, zaraz ją odcedzam. Jedna i druga. Dużo trochę nalałam wody. Zazwyczaj proponuję zalać tyle wody, żeby tam nie zakryło jej do końca, bo ona i tak puści, nie? Więc nie? No. Więc mniej trochę wody, bo się stanie to co kindze, czyli małe wykipianko. Dobra, przykręcam, że tak powiem, gaz. O, o. Kipianko na żywo, na szczęście tylko trochę. I niech się jeszcze chwilę moczy. A ja Wam pokażę, co ten Maksio wymyśla. Co Ty masz, trąbkę? What? Co to takiego jest? Jakiś gwizdałka.
Dzisiaj w ogóle wszystko mi się wylewa. Zrobiłam sobie kawę, która też mi się wylewa. Nie wiem. Po prostu. Jakiś, o matko, jakiś dziwny. Ty, a umyłeś to w ogóle? Co zabierzesz do buzi? Dobra, kochani, zaraz wam pokażę ciąg dalszy. Kapustę odcedziłam, zalałam obydwa garnki po litrze wody. Ja się dzisiaj przeliczyłam, ja dzisiaj zwariowałam, robię dwa gary kapusty. Zwariowałam. Wobec tego podwajam składniki, ale podam wam w opisie dokładny przepis na około 4 kg kapusty. Więc później będziecie sobie po prostu zgodnie z tym, jak odważycie kapustę, sami już ustalać proporcje. Tu mam mięso, które doprawiłam, zaraz wam powiem, będę parować, czosnkiem staropolskim, papryką ostrą, papryką słodką oraz oczywiście solą. Jak ona się tak fajnie udusi, podsmażę, rozłożę je proporcjonalnie do obu garów i będę robić dalej. A wam przypominam o patrzeniu w opis filmiku, bo tam będzie wszystko, że tak powiem, dokładnie. To znaczy proporcji jakby przypraw nie podam, ponieważ ja to po prostu, wiecie, i tak ze wszystkim. Do smaku, do smaku. Ta kapusta już gotowa. Trochę was tutaj zaniedbałam, dlatego że wzięłam się za robotę i przyszła babcia, przyszła Aga, gadałyśmy i tak nawet nie myślałam, żeby to nagrywać. Wyszły mi takie dwa całe gary i słuchajcie, byliśmy na etapie, kiedy ta kapusta już była odcedzona, mięso się smażyło. Mięso rozłożyłam na dwa garki, tak jak mówię, dam wam przepis na konkretną ilość w opisie. To zawsze był ten jeden garnek. I dodałam po kolei pomidory z puszki krojone, przecier pomidorowy, passata, co tam macie, ketchup, bo będzie też w opisie, matko, w przepisie, to będziecie widzieć, że tam jest też ketchup, dosłownie tyle napisałam, tyle dodałam, koncentrat pomidorowy i wszystkie przyprawy, sól, pieprz, papryka ostra, papryka słodka, wegeta, tylko ta taka czerwona wegeta, wiecie, w tych takich czerwonych opakowaniach, jak to wegeta i Maggi. I tak naprawdę to wszystko. Pozwoliłam się temu zagotować i teraz tak się jeszcze tyrtoli. Jest już gotowe. Czekaj, dinozaurze. Zaraz pokażemy dinozaura. Jest już gotowe, zaraz będę to zestawiać. Podzielę, bo jest za dużo dla nas. I będę sprzątać, bo się wszędzie naciaptało, więc naprawdę szybka kapustka młoda, bardzo dobra. Ja tak lubię tak na dosyć pikantnie ją zrobić, więc dużo papryki ostrej i pieprzu. Musi też być słona, więc tego też na nasz smak nie szczędzę. I tak jak mówię, ta wegeta. Wegeta, wiecie, czerwono-srebrnym opakowaniu, nie żaden kucharek, najlepsza. Także tak, wszystko wam powiedziałam. Jeszcze setny raz przypomnę o tym, żeby szukać szczegółów w opisie. I zaraz pokażę wam, co tu ma, Ksioma. Co masz? Co tu ma, Ksioma? Co to? Straszny T-Rex. Nie mam tego od wczoraj. Nie? W międzyczasie zdążyło się zgubić. Chłopczyku. W międzyczasie zdążyło się zgubić, prawda? Ale odnaleziony jest, tak? No dobra, to ja zabieram się za sprzątanie. A jak zrobicie kapustę, to dawajcie znać, jak wam smakowała. Cześć, kochani. Cześć, kochani. Co będziemy robić? Wymieniać. Co to się tutaj stało? Zepsuło. O Jezus Maria. Zdarzyła się awaria. Zdarzyła się awaria. Słuchajcie, urwała matka to łeb tego kwiatka. Prawdę mówiąc, już dawno mi się przestały podobać, no ale nie, żebym specjalnie urwała, no po prostu próbowałam odsunąć szufladę i się złamał, tak brzydko się złamał, widać, że złamane. I ja zawsze zamawiałam na... Czekaj. Zawsze zamawiałam na Home & You gałki do mebli i zazwyczaj tam
Ceny tych gałek to się wahały między 10 a 15 zł za gałkę. Warto było polować na takie promocje, kiedy tam druga rzecz była 90%. To wtedy faktycznie mieliście jakby dwie gałki w cenie jednej. Natomiast ja znalazłam na Allegro. Ktoś tu jest dzisiaj łobuzem. No to. Tam jakby się słyszeli, to suszarka suszy, więc słychać buczenie, ale to nie przeszkadza, mam nadzieję. Więc co? Znalazłam na Allegro gałki szklane po 3,90. Coś takiego. Za, tutaj mam 10 gałek, zapłaciłam 40 zł. Czyli prawie po 4 zł, bo tam czarne były droższe. Dwie są czarne, żeby nie płacić po prostu tej przestawy, dostawy Smart. Domówiłam po prostu dwie gałki czarne, a pozostałe są. Usiądziemy sobie. Pozostałe są takie zwykłe szklane, więc proszę, otwieraj. Dzisiaj w ogóle u nas chłodniej. Tak na dworze to na długie ubranie wręcz. Aż niespotykane. Junia, tu zobacz, widać. Jak wół, jaką wyciągnęliśmy? Czarną czy przezroczystą? Przezroczystą. O, i pokażę Wam tą gałeczkę. Jest naprawdę bardzo ładna, jest szklana i słuchajcie, ona ma śrubkę, ale nie ma tej nakrętki. Aha, bo to jest w ten sposób, tak się zakręca. Ciekawe, czy to nie jest za długie i czy nie trzeba będzie innych użyć, bo coś mi tutaj nie pasuje. One są za długie, te śruby. Jasna. I tutaj jest, Maksiu, ile potrzebnych gałek? Policz. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 sztuk. Szósteczka na koniec. I także nam zostanie jeszcze troszeczkę tych gałek, ale Maksiu, poczekaj. Gdzie mi układasz te gałeczki? Tutaj? No dobra, to wyjmij jeszcze ile? Ile mamy? Na razie, zobacz tutaj. Dwa tylko, dwie wyjęte. Teraz ile mamy? Trzy. Ciekawe, czy nie będą właśnie za długie te. Ja się najpierw zastanawiałam, bo tamte z Homendu przychodziły, to od razu miały, wiecie, tego bolcika w sobie, tą śrubkę i tylko nakrętkę. Właśnie, i one też były poniekąd, to poniekąd było dobre. Gdzie są te? Co? Wszystkie są takie same, wszystkie są takie samej wagi, bo to... Kolejna szklana. Szukamy, tylko nas białe interesują. Ale chcemy białe, nie chcemy czarnych. Było gdzieś jeszcze jedno. Nie, już odłożyłam. Trafiłam na czarną. O, pokażę Wam od razu czarną. Podlinkuję Wam, one są normalnie. Normalnie szklane. Kurczę, zmazałam. Naprawdę są. Naprawdę są w porządku. Jak na gałki za 4 zł, te czarne były po 5. Naprawdę git, słuchajcie. Szukamy przezroczystych linia jeszcze dwóch i będziemy wymieniać. Zaraz będę odkręcać. I hop, mam kolejną. Zobaczcie. I mamy 6. Okej. Okay. Mamy 6. A tą czarną? Tą czarną, tak mama zamówiła na wszelki wypadek. Nie wiem, czy w łazience nie wymienimy. Dobra, to wymieniam i Wam zaraz pokażę. Brzydkie, popsute i ładne, mam nadzieję. Mam nadzieję, że będą pasować w ogóle te bolczyki, bo są dosyć długie. Dobra, zobaczymy. Zobaczcie efekt końcowy. Tu są już zmienione wszędzie gałeczki. Potrzebne mi do tego był zmywacz do paznokci, papiery, waciki, takie obcęgi. Zwał jak zwał i śrubokręt. I powiem Wam, że ciężko było, ty dinozaurze, ciężko było tutaj odkręcić niektóre, a wiecie co? A znowu śrubki do tych dołączone nie są jednakowej długości. Są różnej długości, są takie minimalnie krótsze, dłuższe i te krótsze pasują ok, a te dłuższe o ciut już na przykład powodują, że gałka się rusza, więc
ja po prostu te nakrętki z tych poprzednich gałek wkładałam najpierw, jak przykręciłam śrubę i wtedy wyrównowała się ta różnica. Tutaj wystawało tylko tak mini tej śrubki, więc gałka fajnie się przykręcała z łatwością i ładnie teraz przylega, także super. A Maxio studiuje od 2 dni z czym? Z takim kijkiem, tak? Masz zabawę, że hej. I Maksio ma chyba jakąś alergię, bo co robi? Co robi Maksio? No właśnie, tak mruży oczkami. I to się pojawia, w tamtym roku też tak miał. I w tamtym roku też tak miał i mam wrażenie, że to jest alergiczne. Chyba mu podam po prostu syrop przeciwalergiczny, bo wapno nie zadziałało. Możesz sobie wziąć te kartoniki już. Chcesz? Te malutkie. Wiesz po czym? Po tych gałkach. Także myślę, że muszę dać mu syrop przeciwalergiczny, bo to już chyba trwa z 5 dni. Po co ma się męczyć? Mówi, że ma tak właśnie sucho, że go pieką. Dobra, moi drodzy. Ja idę, zanoszę tam te resztę w zapasie, które zostały i chowam. Jakby któraś tam się utrąciła znowu, to po prostu będę przykręcać, ale są naprawdę urocze, ładne. Za 4 zł, słuchajcie, 4 razy 6, za 20 parę złotych mamy gałki na komodę całą. Komoda jest od razu odmieniona, dużo fajniej wygląda. Jak nawet wymienicie takie zwykłe czarne czy szare gałki, to zobaczcie, jak od razu fajnie wygląda. A ja tak się rozsiadłam i siedzę. Tu sobie powiesiłam pościel prosto z suszarki, żeby tak sobie troszeczkę wystygła, nie pogniotła się. I będę ją zmieniać, zakładać, bo ja tak raz w tygodniu, zazwyczaj właśnie środa lub czwartek, biorę pościel i od razu jak wyschnie, to ją zakładam. Lubię tą pościel na lato, bo ona nie jest taka ciepła, taka, wiecie, nie grzeje, taka jest idealna. Też ona jest home and do, to jest taka bawełna. Bo tam jeszcze chyba jest bawełna satynowa i mikrofibra, takie mikrowłókno, ale ja najbardziej lubię tą właśnie bawełnianą. No dobra, żegnamy się, Maksiku? Nie. Jak to nie? Żegnamy się z Wami, życzymy Wam miłego dzionka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa. Pa, pa. Dajcie znać, jak Wam podobają się nowe gałki.